kochani bracia i siostry. Przychodzimy wielbić Pana Boga, przychodzimy Mu dziękować. Przychodzimy dziękować Mu za wszystko, co czyni w dziejach naszej Ojczyzny, za ludzi, którzy wywalczyli wolność dla naszego kraju. Potrafili ją obronić w roku 1920. Prosimy, żeby to samo stało się dzisiaj też w Ukrainie, ogarniętej wojną. Ufamy, że Duch Święty przez Kościół zaprasza nas do dziękczynienia, do uwielbienia Boga słowami Maryi. Zaprasza nas, abyśmy się włączyli w ten niezwykły hymn, Magnificat. Ten hymn sam w sobie jest wyjątkowy. To jest właściwie zbiór zdań z Biblii, ze Starego Testamentu. I pokazuje on nam Maryję jako osobę, która w niezwykły sposób nosi Słowo Boga w sobie. Kiedy zaczyna się modlić, modli się słowami Boga. Kiedy chce wychwalać Boga, to właśnie Jego Słowo wychodzi z niej jako pierwsze. Kiedy myśli o wielkich rzeczach, które Bóg dokonuje w jej życiu, to potrafi je nazwać Bożym Słowem. Jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by powtórzyć jej słowa, lecz także do tego, by tak jak ona poddać się temu Słowu. W poczuciu, że to Słowo może się także na nas, w nas wypełnić. Zwrócimy więc uwagę na pewne elementy tego uwielbienia Maryi. Wielbi dusza moja Pana. Maryja wywyższa Pana, nie wywyższa siebie. Sławi wielkość Boga, nie swoją. Odkrywa w swoim życiu dzieła Pana dokonane Jego mocą, a nie swoje dzieła dokonane po ludzku. Widzi, że Bóg czyni w jej życiu to, co inaczej byłoby nieosiągalne. To jest bardzo istotny moment duchowy, modlitwy uwielbienia. Zobaczyć, że prawdziwa wielkość człowieka jest dziełem Boga. Że Bóg przeznacza nas, ludzi, do czegoś więcej, niż my możemy osiągnąć swoimi siłami. Bóg chce dla nas więcej, jest gotów więcej czynić. Maryja wielbi Boga, nie skupia się na sobie, na swoich zdolnościach, osiągnięciach, możliwościach. I ten hymn otwiera nasze oczy, byśmy zobaczyli Boga, który nas powołał do niesłychanej wielkości i który działa w naszym życiu, także dzisiaj. I przejmujące jest to, że ten hymn śpiewa kilkunastoletnia dziewczyna. Ona miała wtedy kilkanaście lat. Czyli ktoś, kto, można powiedzieć, ma życie przed sobą. Kto może myśleć, że wszystko jest dopiero przyszłością, jakimś planem, projektem. Na razie tak mało się stało, tak mało się wypełniło. Ale jest wielkość, która jest jej przeznaczona przez Pana, którą Bóg jej zadał, kiedy ją stwarzał, kiedy ją wybierał. I to się odnosi do każdego z nas. Jest we mnie godność, która jest pierwsza, podstawowa, która jest wcześniejsza niż jakiekolwiek moje działania. Jeszcze w życiu nic nie uczyniliśmy, a w oczach Boga już jesteśmy więcej. A nawet gdy czynimy złe rzeczy, w oczach Boga dalej jesteśmy Jego dziećmi. Bóg widzi niesłychaną godność, którą nam wszczepił i która jest nieusuwalna. Nikt nie może nam jej odebrać.
Prawdziwa wielkość w człowieku bierze się z Boga, z tego, co Bóg o nim pomyślał i co w jego życiu czyni. Ten hymn Maryi ma swój pierwowzór w innym pięknym hymnie, jaki w pierwszej księdze Samuela wyśpiewuje Anna. Kobieta, która przez wiele lat doświadczała bólu i cierpienia. Mianowicie doświadczała swojej niepłodności. Straciła już nadzieję na to, że kiedyś urodzi dziecko. To jest kobieta, która żyła w głębokim smutku, ocierającym się o rozpacz. Kiedy Bóg jej objawia, że będzie matką, no, wtedy wybucha, można powiedzieć, wypływa z jej serca hymn uwielbienia. Raduje się jej serce w Bogu. Tak modli się Anna. Czyli przekonujemy się, naraz Bóg przychodzi do naszego życia z czymś, czego sami z siebie nie moglibyśmy osiągnąć. Co było dla nas niemożliwe. Magnifikat to hymn ludzi, którzy wiele razy w życiu dochodzili do trudnego momentu. Dochodzili do ściany. Do momentu, w którym wydaje się, że nie ma już wyjścia. Nic się nie uda. Z tym nic już nie można zrobić. To jest trwałe. Nie ma na to lekarstwa. Ale jest Bóg, który objawia się ze swoją siłą, z mocą, która przekracza to, co po ludzku niemożliwe. Daje to, po co człowiek sam nie jest w stanie sięgnąć. Taki jest duch tego hymnu. I to jest prawdą zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu wspólnotowym. Ten hymn wielbi dusza moja Pana. Przestaje być tylko hymnem osobistym Maryi. Nabiera charakteru wspólnotowego. Maryja wielbi Boga za to, co czyni w dziejach całego narodu, w dziejach całej wspólnoty, do której ona należy. Wszystkie dzieła w jej życiu dokonują się we wspólnocie narodu, ludu Bożego, którego jest częścią. I co więcej, Maryja przekazuje, że i w wymiarze osobistym, i w wymiarze wspólnotowym, narodowym obowiązują te same zasady. Bóg wybiera nie pychę, lecz pokorę. Nie przemoc, lecz uniżenie. Nie sytość, lecz pragnienie. Nie bogactwo, lecz ubóstwo. Bóg wybiera tych, którzy zachowali w sobie cechy dziecka. Ujął się za swoim synem Izraelem, za swoim dzieckiem. Nie za kimś, kto jest potężny, wszechmocny. I także wtedy, kiedy Bóg wchodzi w życie całych wspólnot ludzkich, całego narodu, wchodzi zwłaszcza w te momenty, gdzie ta wspólnota doświadcza ograniczenia, słabości, cierpienia, upokorzenia, wyniszczenia. Czy my właśnie teraz nie znajdujemy się w takim momencie dziejowym w Ukrainie? Wspólnota, która doświadcza ogromu cierpienia, wojny, nienawiści, śmierci, okaleczenia. I Bóg wchodzi w życie także takiej wspólnoty. I wtedy nam otwierają się oczy. Nie było nadziei. Wydawało się, że nie ma sposobu. Ta wojna nigdy się nie skończy. Nikt już nie wróci tej historii. No, spotykamy się jako ludzie wierzący. Bóg okazuje się silny.
Jego ramię jest mocne. Wierzymy w to. Ostatnio w niedzielę, parę dni temu, miałem spotkanie z jednym żołnierzem, który mówił, że każdego dnia doświadcza na wojnie, jak Bóg jest silny i jak Bóg wspiera. A dwa razy mówił, że to było tak namacalne i tak autentyczne, i to było takie doświadczenie głębokie i osobiste, intymne, że jest przekonany w 100%, że gdyby nie Bóg, to w tym momencie byłby jego koniec. Na pewno by zginął. Jest o tym święcie przekonany i dzieli się tym świadectwem. Stąd też my, jak już powiedziałem, to doświadczenie jest nie tylko osobiste każdego z nas, ale także wspólnoty, narodu całego. Możemy dzisiaj wołać przez wstawiennictwo Maryi, oddając się jej macierzyńską opiekę w jej ręce. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Maryjo, Królowo Świata, módl się za nami. Maryjo, Królowo naszego narodu, módl się za nami. Maryjo, która cierpi razem z narodem ukraińskim, módl się za nami. Maryjo, która przyniosłaś na ten świat Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa,